Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja to zwoł informacji, ponieważ tak jak mówiłem, mam jako obiekt do czynienia z różnymi opiniami, głównie one są pod pseudonimami, ale tym razem ostatnio opinia wybitnego znawcy budżetu się znalazła pana Kiszkorno, który skłamał w internecie, że na Związek Miast Polskich gmina wydaje 200 tysięcy złotych. Więc ja informuję Państwa, przynajmniej wobec, mam nadzieję, że pan Jacek łaskawie również tę informację przekaże, że pan Kiszkorno skłamał, ponieważ na Związek Miast Polskich w tym roku płacimy 3444 zł, co jest sumą 58 razy mniejszą niż zapodał pan Józef Kiszkorno. Czyli niedużo się chłopak pomylił, no ale poinformował opinię publiczną i jeszcze raz powtarzam, na Związek Miast Polskich wydajemy w tym roku 3444 zł, a nie 200 tysięcy. A ta suma 200 tysięcy, na którą się powołał pan Józef Kiszkorno, wybitny znawca budżetu gminy, to jest suma przeznaczona na dofinansowanie budowy drogi do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w siedliskach koło Ełku, czyli na przedsięwzięcie, które Rada Miejska, uchwalając budżet, nam pozwoliła wspólnie z innymi gminami tak jak pan przewodniczący powiedział, dofinansować albo partycypować. Więc tego typu, powiedzmy, historie wymagają jednak absolutnych sprostowań, bo 200 tysięcy to jest sprawa inwestycyjna, a w związku z tym, że jest realizowana przez Związek Międzygminny, to w budżecie jest napisane jako suma przeznaczona na związek. I gdyby pan Józef Kiszkorno, powtarzam jeszcze raz, wybitny znawca budżetu Gołdarskiego, zadzwonił do pani skarbnik, to by taką precyzyjną informację uzyskał, że 200 tysięcy to jest na wspólną inwestycję, a 3444 zł to jest na Związek Miast Polskich. I to tyle chciałem przekazać.